Antygona, sprawiedliwość, nieposłuszeństwo, bunt, opór, sumienie. W czasach starożytnych straszliwa wojna domowa spustoszyła greckie miasto Teby. Kiedy się zakończyła, król Kreon zakazał grzebania ciała pewnego wojownika o imieniu Polonik, ponieważ walczył on przeciwko swojej ojczyźnie. Ale Antygona, siostra Polonika, zlekceważyła ten rozkaz i została zatrzymana w chwili, gdy grzebała brata. Zaprowadzono ją przed Kreona, który zapytał ją, czy zna prawo zakazujące grzebu i czy wie, że lekceważąc je, ryzykowała śmierć. Wiedziałam o tym, odpowiedziała mu Antygona. Ale było to prawo stworzone tylko przez ludzi, a istnieją prawa ważne, te, które są ukryte w głębi naszych serc. Wszystkie moje myśli i cała moja miłość kazały mi pochować ciało mojego brata. Wobec takich praw prawo ludzkie nie ma żadnej wagi. Tak jak nie ma wagi fakt, że muszę za to ponieść śmierć. Wolę zginąć z tego powodu, niż do końca życia rozpaczać, że zostawiłam ciało mojego brata bez grobu. Na podstawie sztuki greckiego tragika Sofoklesa w pracowni filozofa. Ten tekst stawia przed nami problem sprawiedliwości ludzkiej. Życie społeczne jest niemożliwe bez regulujących je praw, dlatego trzeba się do nich stosować. Jeśli jednak te prawa są niesprawiedliwe, jeżeli nasze sumienie żąda, byśmy je przekroczyli, czy posłuszeństwo będzie przestępstwem? Czytała Natalia Szpakowska.